Bartłomiej Bublewicz. Dzień dobry, Bartku. Widzę, że cały czas Odessa przygotowuje się do ewentualnego desantu wojsk rosyjskich. Wczoraj nam pokazywałeś ulice, które przygotowane są do tego, gdyby miały tam się pojawić rosyjskie czołgi. Teraz widzę, że jesteś na barykadach w tym pięknym ukraińskim mieście. Tak, no miejsce, w którym się znajdujemy, to przygotowane zapory przed wjazdem do centrum. My tu cały czas musimy szukać takich miejsc, które możemy Państwu pokazać. No jeżeli stoimy w miejscu, którego nie możemy pokazać, no to błyskawiczna reakcja wojska lub służb porządkowych legitymują nas, mówią, informują, tutaj nie możecie nagrywać, stańcie trochę dalej, żeby tych głównych umocnień w samym centrum miasta nie pokazywać. A to jest właściwie centrum miasta i te pierwsze zapory przed wjazdem. Tutaj w normalnym dniu od rana właściwie powinno tętnić życie. Teraz, żeby wejść troszeczkę głębiej, w tle widzą Państwo Teatr Operę, potrzebne jest specjalne zezwolenie albo na przykład dowód tożsamości potwierdzający, że jest się mieszkańcem tego miasta i okolicznych dzielnic, bądź chce się coś załatwić, ale nawet jeśli chce się coś załatwić, na przykład w banku, który gdzieś tam kilkaset metrów dalej się znajduje, no to pracownik tego banku musi wyjść i z tą osobą razem do placówki pójść. Dopiero później przejdziemy teraz Państwu, bo chcemy Państwu coś pokazać i na jedną rzecz zwrócić uwagę, no ale poczekajmy, a światła tutaj nie działają. No dobra, to chyba możemy iść powoli. Centrum pomocy humanitarnej tutaj też się znajduje, ale warto wytłumaczyć małą różnicę, bo we Lwowie oczywiście wszyscy pomagają humanitarnie osobom, które uciekają ze wschodu z Ukrainy, z Chersonia, z Charkowa, z Kijowa i trafiają między innymi do Lwowa. Tam ta pomoc jest im udzielana, a tutaj na początku wszyscy skupili się, żeby pomóc przede wszystkim żołnierzom, bo w żołnierzach pokładają przecież nadzieję, że Odessa nie zostanie zaatakowana. To, co już mówiliśmy, desant z morza, jeśli miałby w ogóle dojść do skutku, to ze wsparciem lądowym i powietrznym. Na razie te wojska rosyjskie zostały wypchnięte kilkanaście kilometrów na wschód od Mikołajowa. Tam dzisiaj też pojedziemy i zobaczymy, jaka sytuacja jest w mieście. Porozmawiamy z mieszkańcami, którzy mieli styczność z wojskami rosyjskimi, a to właśnie wspomniane Centrum Pomocy Żołnierzom. To tutaj przekazywane są dary, kamizelki kuloodporne, hełmy. Tu także są gotowane dla żołnierzy posiłki. Zbierane są te rzeczy we współpracy z wojskiem najpotrzebniejsze, jak na przykład śpiwory, karimaty i wszystko to, co na froncie potrzebne. Tutaj oczywiście żołnierze też mogą przyjść, tak jak już mówiłem, zjeść, uzupełnić zapasy wody i suchego prowiantu. No i tak to wszystko tutaj w Odessie wygląda, ale żeby nie było, Centrum Pomocy Humanitarnej dla uchodźców także się znajduje kilkaset metrów dalej. Tam można się zgłosić po pomoc. To centrum nie działa od początku, bo z Odessy wyjechało też ponad 300 tysięcy mieszkańców, nawet się mówi o takich szacunkach, tymi pociągami ewakuacyjnymi. I te pociągi ewakuacyjne cały czas z dworca głównego tutaj w kierunku Lwowa i zachodu Ukrainy odjeżdżają. A to, co Państwo widzą, to są właśnie te umocnienia. Imponująco to wszystko tutaj w Odessie wygląda. No i my na fali tych wszystkich rozmów też głęboko wierzymy, że desant wojsk rosyjskich nie jest tutaj możliwy na ten moment. Miejmy taką nadzieję. Bartłomiej Bublewicz. Bartku, bardzo dziękuję, że pomogłeś nam na moment chociaż zajrzeć do Odessy i zobaczyć, jak to miasto funkcjonuje w tym momencie, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, co zrobi armia rosyjska. Bardzo dziękuję, Bartłomiej Bublewicz, prosto z Odessy.